Witam w kolejnym odcinku i tym razem zapraszam na niezwykły rejs po jeziorze Wiktorii. Jezioro Wiktorii. Część pierwsza. W oczekiwaniu na sternika, port rybacki. Generalnie tutaj turystów w ogóle nie ma, więc jesteśmy trochę taką ciekawostką. Więc wypływamy w rejsik po największym jeziorku w Afryce, Wiktoria, po Wiktorii. No łódź jest imponująca. To nie jest turystyczna wyprawa. To nie jest nic tutaj pod turystów. Jesteśmy w zasadzie jedynymi turystami, jakby można to powiedzieć tutaj. Bo normalnie tutaj ruchu turystycznego w ogóle nie ma. Silnik rzęzoli, ale może dojedzie. No łódź? Szczerze mówiąc, nie płynąłem jeszcze w takich warunkach, ale jest naprawdę przygodowo. Samo jezioro to jest 200 km na szerokość i około 400 na długość. O! Czyżby. Co wygra? Koniec jazdy. Nie, na taki silnik po prostu. Jest fabryka ryb, jakby rybacy tam przypływają. Oni tam to filetują, zamrażają i wysyłają do Europy. Skała z kormoranem. Kormoranem. Skała z kormoranem. Skała z kormoranem. To nie wypowiem. Kormoran na skalę. Jezioro Wiktorii jest pochodzenia tektonicznego i położone jest na wyżynie wschodnioafrykańskiej w kotlinie między Wielkim Rowem Zachodnim a Wielkim Rowem Wschodnim. Zaliczane jest do tak zwanych Wielkich Jezior Afrykańskich. No wielkich, bo jego powierzchnia to prawie 70 tysięcy kilometrów kwadratowych, co sprawia, że jest to największe jezioro Afryki i największe tropikalne jezioro świata. Wow! Ma trzech gospodarzy. Kenię, Ugandę i Tanzanię. Większe miasta położone przy jeziorze to Mwanza, Musoma, Kisumu. W
tych dwóch pierwszych byliśmy. Lokalna ludność, co nie dziwi, zajmuje się głównie rybołówstwem, ale wpadli na szalony pomysł swego czasu i wprowadzili do jeziora okonia nilowego, co sprawiło bardzo duże zaburzenie ekosystemu. Jako pierwszy Europejczyk w 1858 roku odkrył je John Speke. Znany swego czasu awanturnik i podróżnik, skończył dosyć marnie, ale to sobie można doczytać. Natomiast jak odkrył to jezioro, to wpadł na ekstrawagancki pomysł i nazwał je na cześć swojej królowej, a był Anglikiem, więc nazwał je Jezioro Wiktorii. No więc okej, popływajmy sobie, ale i też zaglądnijmy na ląd. Tam da się usłyszeć z drugiego, trzeciego i dalszego planu słowo muzungu. Delikatnie mówiąc, to jest white people, a mniej delikatnie to po prostu białas. Tym sobie pływamy. Widok łodzi z zewnątrz. Teraz wysiadamy na ląd. To jest wioska rybacka. Mówisz tutaj po złowieniu ryb, ona wkłada na kamieniu. Mamy za nim. My widzimy. Że oni tam po złowieniu tych ryb wkładają na kamieniu, żeby wysłać. No ale to wtedy co? Nawędzone chyba, nie? Nie, bo to wypychają. Takie małe pewne. Aha, nasza łódź się przeparkowuje. Yeah. So they dry here and they take it to the market later. Right? Yeah. Czy one się tu suszą sobie? Tak. No, zapach ryb. Ale spoko. Takich niepsujących się ryb. When the fish, they put separately one lamp here, one lamp there, one lamp there. Then they come to see. When they see the fish is playing on the around the lamp. They come. They take a net and make round and they pull in the boat. Okay. Yeah. And that stick make sure that the lamp it's is in the middle. Middle of the okay. Yeah. Yeah, that's fun. Yeah. Good. Yeah, after the fish when the moon is dark. Dark morning. Dark morning. When he is the moon is coming out, they cross fishing, they come on the shore. And then the woman take the fish and put it on the stone. Put it on the stone. Okay. And the men rest. Yeah. Okay. After a night's work. And all day. Yeah. All day. Yeah. Cześć. Hello. Witaj. Wakileta, wakileta, antaleta tu.
Maraba. Unajua tatizo wanasafishia kule kwao, na mpaka wafike kwao ndio waanze kusafisha. Alafu ndio watume sasa. So so my fam. Kaka. I say, when do I ski Angkoban? Unakumbuka? Unakumbuka vizuri. Unakumbuka? Nafika kipindi cha nyuma. When do pita? Rukuka na tembeza hatari. I am Steven. I'm Steven. If we, this is my translation. Ah. Okay. Sasa, sasa. Tulia basi bwana. Ah, sasa nataka niongee na wewe. Ah, wewe umeshaitwa. Ah, bado naongea. My friend. Mama hapo kuna. Kwa kina baba. Let's record. To już jest taka część na stałe zamieszkana, tam wcześniej to było, że są na 3 tygodnie, tam pracują i potem się zawijają. Natomiast tutaj jest już taka część wioski na tej wyspie, która jest na stałe. Więc podglądnijmy trochę życie. Dzieciaki na filmach zawsze robią robotę. Nenda, słuchaj, ona wajitaki wazungu, nenda. Nenda wakuowe. Sarmia. Aja. Aja, wasuare, sarmia ku wazungu. Sarmia ku toto. Hello. Nie bój się. Proszę tu nie straszyć białym. Ojej, wystraszyły się dzieci. Oj, dziecko będzie miało do końca dnia już smutek, zobaczyło białego. Dziękuję za dotrwanie do końca, obejrzenie i zostawienie setek komentarzy i polubień. Serdecznie zapraszam na kolejne odcinki.